Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. To już 10. odcinek naszego cyklu. Jesteśmy w Woli Rzędzińskiej, w gminie Tarnów, w mojej macierzystej gminie, moim okręgu wyborczym, w tym właśnie rejonie gminy. Dzięki wzorcowej współpracy gminy Tarnów, samorządu gminy Tarnów i powiatu tarnowskiego w tym roku powstanie wiele inwestycji przy drodze powiatowej, która biegnie właśnie przez te dwa sołectwa. Ale zanim zaczniemy opowiadać o inwestycjach drogowych, w następnych odcinkach będziemy o nich szczegółowo mówić. Zaczynamy na poważnie mój przegląd wybranych aspektów mojej działalności w miesiącu marcu. Zaczynamy od 1 marca, Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych. W sali koncertowej w Kąśnej Dolnej wraz z młodzieżą z 8 powiatowych szkół ponadpodstawowych obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Lekcja patriotyzmu wraz z pracownikami Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej była animowana tym razem przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Gromniku. Gratuluję dyrektorowi i nauczycielom zaangażowania zdolnej młodzieży. Tak trzymać. Dzień wcześniej reprezentowałem na tym samym święcie samorząd powiatu tarnowskiego w Tarnowie Krzyżu. Na tamtejszym cmentarzu złożyliśmy symboliczne kwiaty i znicze pamięci na grobach tarnowskich żołnierzy niezłomnych. Uroczystość organizował jak co roku senator Prawa i Sprawiedliwości profesor Włodzimierz Bernacki. Dzięki również mojej inicjatywie w tym miesiącu uhonorowaliśmy wybitnego młodego sportowca wywodzącego się z powiatu tarnowskiego. Jako fan sportów motorowych nie mogłem przeoczyć indywidualnego i drużynowego mistrza świata juniorów na żużlu, naszego rodaka z gminy Żabno, czyli Mateusza Cierniaka. Wraz z radnym powiatu Dawidem Kurzawskim zawnioskowaliśmy o odznaczenie powiatowe i promesę dla Mateusza, który jest ambasadorem ziemi tarnowskiej poprzez sport w Europie i w świecie. Powiat tarnowski wyróżnił go groszem ziemskim tarnowskim i promesą finansową za promocję naszego regionu. Powodzenia, Mateusz! Jednym z ważniejszych inwestycji, jakie w tym roku będziemy w powiatowej oświecie realizowali, to budowa trzech nowych boisk przy naszych szkołach powiatowych. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczęliśmy nowe zadanie inwestycyjne na podstawie montażu finansowego składającego się z promesy z Polskiego Ładu, środków województwa małopolskiego oraz wkładu własnego powiatu tarnowskiego. Zadanie to warte jest ponad 3,5 miliona złotych. Przetarg zostanie ogłoszony 12 kwietnia. I będziemy z tych środków realizować dwa boiska ze sztuczną, bezpieczną nawierzchnią w Tuchowie i Ciężkowicach oraz nowe, pełnowymiarowe, trawiaste do piłki nożnej w Wojniczu. Jeśli mówimy o inwestycjach w oświacie, nie możemy zapomnieć o nowej pracowni informatycznej, a taką otworzyliśmy w marcu w naszym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. 13 marca otworzyliśmy wraz z starostą tarnowskim nową 16-stanowiskową pracownię dla uczniów z Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w naszym powiatowym zespole szkół ponadpodstawowych imienia księdza profesora Pasierba w Żabnie. Sprzęt informatyczny przetestowałem osobiście, a wartość tej inwestycji w następne pokolenie to 120 tysięcy złotych. Kolejną dobrą informacją dla edukacji powiatowej w miesiącu marcu jest przyznanie dotacji na budowę nowej strzelnicy dla klas mundurowych działających w szkołach powiatu tarnowskiego. Strzelnica w wersji elektronicznej powstanie w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą Strzelnica w powiecie, którego celem jest dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez samorządy strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Do grudnia tego roku za 250 tysięcy obiekt, o którym mowa, powstanie w naszej szkole w Wojniczu. Najwyższa pora na mój okręg wyborczy, czyli gminę Tarnów. W lutym i w marcu uczestniczyłem na zaproszenie druhów z OSP w serii zebrań podsumowujących ich działalność w roku 2022. Gościłem na zebraniach w moich rodzinnych Koszycach Wielkich, Zgłobicach i w Koszycach Małych. W każdej z tych jednostek wspaniała praca z młodzieżą i ciągłe podnoszenie standardu w dbaniu o bezpieczeństwie nas wszystkich, czyli mieszkańców gminy i powiatu. Wsparcie samorządu dla OSP poczytuję sobie za obowiązek, a współpracę z nimi za zaszczyt. W Koszycach Małych ustaliłem z druhami, że samorząd powiatu tarnowskiego wesprze finansowo obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu całej gminy Tarnów, który odbędzie się w maju tego roku w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodówce Tuchowskiej. Drugim wydarzeniem marca, w którym brałem udział w gminie Tarnów, był ekopiknik Posprzątajmy Małopolskę w Zbylitowskiej Górze. Na tym wydarzeniu, organizowanym przez samorząd województwa małopolskiego i gminy Tarnów, reprezentowałem samorząd powiatu i jako radny powiatu wywodzący się z gminy wręczyłem dwóm młodym uczestnikom sprzątania z Bylitowskiej Góry nagrody rzeczowe w loterii, która odbyła się na koniec tego edukacyjnego i ekologicznego wydarzenia. Był tam też konkret, czyli jeden zebrany pełny przez uczestników kontener śmieci.
Tak, w atrakcyjnej formie wychowuje się prospołecznie młode pokolenie. Na tym kończymy odcinek 10. Do zobaczenia za miesiąc, gdzie będziemy podsumowywać kwietniowe dokonania radnego Tomasza Stelmacha.